Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Betairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Elex. Wkurzyłam się ostatnio bardzo i żem wypiła wszystkie te... Skurzyłam się na to, że miałam tu neutralna oziębłość, nadal mam neutralne, wypiłam sobie wszystkie te... napoje eleksowe? Nie te małe. Napoje eleksowe. Bo tu mam mały, a ja miałam... parę tam tych dużych, znaczy tych normalnych i ten duży miałam tylko jeden, więc wypiłam jeden i ten i dobiłam sobie, tak jak widzicie, możecie sobie sprawdzić w poprzednim odcinku, ile miałam. No na tyle dobiłam, że mogę sobie, tak, mogłam sobie dodać tą broń odkupiciela. Dodałam sobie do pasku i teraz jeszcze ten miecz łańcuchowy mogę sobie dodać. Zobaczymy, jak w takim razie dam sobie radę z resztą. Dobra, wszystko. Mieliśmy tu kogoś poszukać w ogóle w tym mieście pod kopułą. Na razie więcej nie wymyślę. Jakieś fanty leżą, ale nie wiem, czy to są takie rzeczy, które ja mogę sobie pozbierać. Jeszcze jakbym trafiła przez to okno. Bo tu coś jest, ale nie wiem, czy to jest czyjeś. Widelec wzięłam, lampę wzięłam. Jorg. A to wygląda jakby... jakby bardziej do, właśnie, do kradzieży to było, a nie... Dobra, ja takich rzeczy nie będę robić. Już nie mam... nie ma po co kraść. Ewentualnie jak faktycznie coś znajdę, coś co mogę wziąć. Talerz. Co jest z tymi talerzami będę robić, nie wiem. No i zobaczymy, jak teraz to pójdzie. Czy na dole ktoś jest? Zabronione, nie mogę mytło wziąć. O kurka wodna. Ktoś jest na dole. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Szukasz schronienia, czy... A Kaja! No tak, to jest jedyna... jedyna osoba, której mi brakowało w towarzyszy. Towarzyszy, ona jest ostatnim towarzyszem, którego mi brakowało. Nie jestem łupieżcą. W takim razie mam nadzieję, że jesteś tu, aby nam pomóc. Zawsze jesteś taka drażliwa. Bardzo śmieszne. Gdybyś nie wkurzał ludzi na dzień dobry. Coraz bardziej zaczyna mi to przypominać Goliet. Co cię tu przygnało? Chcę trzymać się z daleka od wojny. O, to zaraz się wpakujesz w wojnę. Się nad swoją przyszłością. Nie są zmuszani do wyboru frakcji. Gdyby byli zdecydowani co do frakcji, pewnie by do którejś dołączyli. Nie wszyscy jednak są na to gotowi. Mamy tu też rozbitków, którzy nie mieli dokąd pójść. Tym miejscem nie zarządza żadna z frakcji? Klerycy są odpowiedzialni za utrzymywanie porządku. Jednak zamieszkanie tu nie wiąże się z przystąpieniem do ich frakcji, tak jak ma to miejsce w Horcie. Można zapomnieć, że frakcje w ogóle istnieją. No okej. Okay. Jesteś berserkiem. Czy Edan zabiega o podbicie Abesy? Nie odpowiadam przed Edanem. Ci ludzie są bezfrakcyjni i należą tylko do siebie samych. A ja będę ich bronić przed każdym, kto spróbuje ich do czegoś zmusić. Jedynym, co łączy mnie z Edanem, jest magia. Chciałabym, by ten związek był silniejszy, ale nie zawsze nasze życzenia się spełniają. Wygnano cię z Goliet? Wygnano? Nie. Sama sobie poszła. W Goliet są tacy, którzy chcieliby wykorzystywać moją magię do własnych celów. Szczególnie od kiedy moja moc zaczęła rosnąć. Zmienili mnie. Mana mnie zmieniła. I teraz nic nie powstrzyma tego procesu. Staje się coraz silniejsza i silniejsza. To przerażające. Okej. Okay. Jeśli to prawda, dlaczego nie korzystasz ze swych mocy? Korzystam. Korzystałam. Czasem jednak moja własna moc mnie przeraża. Dlatego wolę walczyć samotnie. W ten sposób minimalizuję ryzyko. Gdyby zaklęcie wymknęło mi się spod kontroli, mogłabym zabić wszystkich wokół mnie. Naczelnicy chcieli mnie sprawdzać. Próbowali okiełznać moje moce. Teraz sama staram się z tym wszystkim uporać. Jednak, aby to było możliwe, muszę lepiej poznać właściwości Eleksu. Chętnie skorzystamy. Chętnie skorzystałbym z twojej pomocy.
Zbyt często słyszę podobne zdania. Na mnie nie licz. Taki układ mnie nie interesuje. Mógłbym ci pomóc. Co ty możesz wiedzieć o tym, czego mi trzeba? Albo o tym, jak mi pomóc? Elex na każdym odciska swe piętno. Mana, dopalacze, spożywanie skażonej żywności. To wszystko w nas zostaje. Wyraźnie wyczuwam to w tobie. Jesteś inny. O co tu chodzi? No tak, właśnie. Zażywałem kiedyś Elex, jeśli o to ci chodzi. Chyba, że zauważyłeś coś jeszcze. Zażywałeś? Raczej ci nim karmiono. Byłeś alpskim żołnierzem. No wow. Wygląda na to, że coś nas łączy. Oboje byliśmy karmieni Elexem i zmieniliśmy się pod jego wpływem. Żadne z nas nie jest pewne, kim teraz jest. To jak będzie? Moja propozycja jest nadal aktualna. A jaki konkretnie masz plan? Mam zamiar pokonać Elexetorów i zakończyć wojnę. Zbieram grupę ludzi, których umiejętności mogłyby mi pomóc wygrać tę walkę. I twoim zdaniem powinnam przyjąć to zaproszenie? Tak. W ramach rekompensaty pomogę ci znaleźć Elex do badań, żebyś mogła popracować nad swoimi zdolnościami magicznymi. Powiedziałaś, że im dłużej tu jesteś, tym trudniej ci kontrolować własną moc. Zostając tu, narażasz tych ludzi na coraz większe niebezpieczeństwo. Jeśli rzeczywiście zależy ci na tym, by nic im się nie stało, powinnaś odejść. Nawet jeśli masz rację, dlaczego miałabym odejść z tobą? A z kim innym? Znam się na Eleksie i na magii. Wiem o impulsach, które docierają do ciebie, nawet kiedy śpisz. O koszmarach i o tym, jak trudno jest zapanować nad mocą, która stara się tobą zawładnąć. Także i o tym, co się dzieje, kiedy nagle to wszystko tracisz. Możemy pomóc sobie nawzajem. Na dłuższą metę to jedyne rozwiązanie. Masz rację. Do tej pory ukrywałam się przed tą decyzją. Ale czas odejść i poszukać prawdziwego rozwiązania. Będę na ciebie czekała przy głównej bramie. Zobaczymy, czy twoje słowa znajdą potwierdzenie w czynach. Powinieneś zgromadzić zapasy na drogę. Spotkamy się przy bramie. Lepiej, żebym nie musiała na ciebie czekać, bo mogę zmienić zdanie. Już lecę, ale... Odporna strata czasu, prawda? Do mnie to było, ty Zołza, kuźwa, bo jak cię zaraz wklepię, spróbuję ten, pobawić się z tymi cyklopami znowu. Musimy tam pójść. Aha. Skoro twierdzisz, że wiesz, co planują albowie, to lepiej, próbuję, żeby to była prawdziwa walka, a nie zwykła wycieczka krajoznawcza. No nie, no tam będzie... Zostanę w Indzir znowu. O, przynajmniej mamy dzień. I śnieg. To jest dla nich niekorzyść. Kurczę, jakaś tarcza by mi się jeszcze zdała. Muszę sobie poszukać, czy coś. No tak, i ona poleci jak głupia. Powinniśmy. Żadne poczekaj! Nie przyszliśmy tu, żeby czekać, ale żeby walczyć! No to leć, kuźwa, głupia babo! I tak się z nim. Rusz się do roboty! Dobra, zrobimy sobie szybkie zapisy. Jak działa ta odkupiciel cały? Ile ja mam? 248. To są na pociski chyba, no nie? Ahaha! Dobra to. No i tak to ja mogę grać, kurczę. Ty 400. Po tyłeczku. No i tak to ja mogę grać, ludziska, kurde. Myślałem, że... Dobry jest ten odkupiciel, jak widzicie. O kurde, spadło mi się. Mam nadzieję, że Zuza jeszcze tam żyje. Giganty, cyklopy, pestka. Ale obiecałeś mi Elexetorów. Niedługo się z nimi zmierzymy. Wolałabym teraz. Zabijmy ich i chodźmy do domu. Cicho być, głupia babo. Będziemy robić to, co ja chcę, nie ty. Młotka lana tu... Nie widziałam tego wcześniej. To był młot Kalana. Coś dobrego? Jakaś dwuręczna broń?
Jakaś taka super super, czy takie byle co to jest? Brzmi jak jakaś legendarna. Znaczy, pewnie nie, ale no. Zobaczmy, co to za ten młot Kalana. Bardzo mnie to intryguje. Tak, dwuręczna, wiedziałam, że to dwuręczna. Aha, to jest tam... Ale beznadziejny. 33 obrażeń. To już to jest jakiś taki... 54. No, dobre, kurde, poziom wpadł. Nie wiem, co teraz spakować. Spryt czy inteligencja? Może spryt póki, bo tu już po 5 punktów nam potrzeba, a tu jeszcze 2. Może zróbmy tak i jeszcze tu sobie dodam. Nie wiem, co potrzebuję, co gdzie potrzebuję. Ubram. Tak, Kaja czeka. Dobrze, zrobiłam to, co chciałam. Bardzo się frustrowałam ostatnio. Dobra, dobre te bronie. Bardzo dobre te bronie. Tak jak mówię, jeszcze jakaś tarcza. Jakaś piękna tarcza by się przydała i dobrze będzie. Dobra, idziemy robić to. Tam widziałam, jest chyba 300 tych zadań do zrobienia. Osiągnięcie takie jest na 300 zadań. Ja mam ponad 220 coś takiego. A czemu on tak ten? W tą beczkę może nie. No więc sporo. Już ponad 220, nawet może koło 230. Sporo zadań. Dobra, czy Zouza... Ona tam dalej stoi. Oj, Boziu. Chcę się wrócić, powiedzieć, żeby wróciła do matecznika. Gdzie ona jest? Aha, ona gdzieś na dole była, no nie? Gdzieś. O. Niestety, no. Niestety. Bo pewnie będziemy musieli ją dać jako ten. To 5 do towarzysza naszego na chwilę, Kaję. Muszę sobie z nią ten tego być. W ogóle jeszcze coś jest? Nie, ale na dole. Ta Ramona też, patrzcie, jeszcze skrzynka jakaś tu była. Papier toaletowy i papierosy, no. Czemu aż tak garniesz się do walki? Chcesz, żeby nas zabili? Chcę wykonać robotę. Jeśli nie nadążasz, to spadaj. Myślałam, że jesteś wojownikiem. Za dużo czasu spędziłam w forcie, nic nie robiąc. Owszem, przejęłam to miejsce. Dlatego daj mi kolejne wyzwanie i przestań marnować mój czas. Przestań marudzić. Nie pójdę z tobą tylko po to, żeby zabić kilka stworków. Zróbmy coś, co wreszcie odmieni nasze życie. Dostaniesz wyzwanie, ale nie daj nas zabić. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Jak nie żyjesz, to popadasz w stagnację. A wtedy równie dobrze możesz być martwy. Żyj szybko, umieraj młodo. Skończyliśmy czy nie? Chodź za mną. Jasne. A teraz wróć do matecznika. Tak srak, żegnam cię. O Boże. Haha, będziesz tam teraz siedzieć. Chociaż dobrym była towarzyszem. Dobre obrażenia robiła. Nie powiem, że nie. Tylko jedynie to, że jest taka uparta i leci na pałę jak ja. O. Dwie takie osoby nie mogą być. Co cię zatrzymało? Najważniejsze, że jestem. Jesteś. Masz mi może zamiar powiedzieć, gdzie rozbiłeś obóz? Albo jakie są dalsze plany? Tak, matecznik. To też będę musiała poczekać. No czekaj. Walczyliśmy z cyklopami. Sporo już zrobiłeś. No. Ale tyle samo jeszcze przed tobą. Jeszcze tyle samo? Przed nami. Bez plecaka odrzutowego raczej nie dotrzemy na miejsce. Spokojnie, wiem jak z tego korzystać. Dotrzymam ci kroku. Możemy porozmawiać o mojej sprawie? No dobrze. Tak.
Dlaczego spośród wszystkich frakcji musiałeś dołączyć akurat do banitów? Wydawało mi się, że to najlepszy sposób na przetrwanie. Tylko czy przetrwanie jest najważniejsze? A nie jest ważne? Ludzie chcieli mnie zabić. Chcę się dowiedzieć dlaczego, a dołączenie do frakcji ma mi w tym pomóc. Mam nadzieję, że nie robisz tego kierując się wyłącznie osobistymi pobudkami. Interesuje cię zbadanie właściwości Eleksu. Jak zamierzasz to zrobić? Wyczuwam obecność Eleksu, zwłaszcza w dużym stężeniu. Tak jak w konwerterze? Do tego chyba nikt nie potrzebuje specjalnych mocy. No, chyba nie. Chodzi mi raczej o nieoczyszczony Eleks, utajony. Łatwiej jest mi go rozpoznać przed przetworzeniem. Chciałabym poszukać na Magalanie dużych złóż nieprzetworzonego Eleksu. Złóż? Myślałem, że Eleks pojawił się tu wraz z kometą. Tak było. Część swej mocy zawdzięcza właśnie swemu pochodzeniu. Chciałabym odkryć, w jaki sposób udało mu się rozprzestrzenić na całą planetę. Albowie przetwarzają Eleks, a to go zmienia. Polaryzuje. Podobnie jest w przypadku berserków. Proces, w efekcie którego Eleks transmutowany jest w manę, też narusza jego strukturę. Zachowuje tylko niektóre z jego właściwości. Zależy mi na zbadaniu Eleksu, który pojawił się wraz z kometą. Czuję, że w tym kryje się jakaś tajemnica, którą warto poznać. Aby ją odkryć, potrzebuję Eleksu w jego naturalnej, czystej formie. Pora kalana jest tarczą, tak patrzę. Jak masz zamiar znaleźć? Sobie rozmawiałem, a sobie patrzę, a ja sobie patrzę na przedmioty. Eleks rozprzestrzenił się tarcza. Na cały Magalan. Jest w morzu, w skałach, nawet w powietrzu, aha, ona gdzieś odczytamy. Jest zarąbanie. W niektórych miejscach jego stężenie jest większe. Wyczuwam to w formie wibracji. Chciałabym namierzyć takie miejsca i je zbadać. Fajnie wygląda, ale nie wiem, czy jest najlepszą tarczą. Gdzie będziesz szukać nieprzetworzonego Eleksu? Pierwsze złoże, które chciałabym zbadać, znajduje się na północ od miasta pod kopułą w Abessie. Pokażę ci, gdzie to jest. Skoro to tak blisko, dlaczego nikt go jeszcze nie odkrył? Nie wiem. Może nikt poza mną nie wyczuwa jego obecności? Chcesz powiedzieć, że twoje zmysły są skuteczniejsze od alpskiej technologii? Chodź ze mną, to się dowiesz. Idę, dobrze, prowadź. Dobrze, prowadź. To całkiem blisko miasta. Za mną. Prowadź, pani droga moja. Szept. Olbrzymie ilości Eleksu wydostają się do morza. Woda wypłukuje go z klifów i ziemi. I tak zaczyna krążyć po całej planecie. Eleks jest wszędzie. Ciągle jednak uważasz, że powinniśmy znaleźć miejsca, gdzie jego koncentracja jest największa. Tak. Od chwili zderzenia z kometą Eleks przenika wszystko na Magalanie. Te zakłócenia utrudniają odczyt. Żeby dowiedzieć się więcej, musimy podążać za mutantami. One doprowadzą nas do źródła. Super. Wiemy, dokąd powinniśmy się udać. Tym razem to ty prowadzisz. To było coś. Zdałbym Eleks lepiej mi się jakiś tych... Osób. Jednak są mutanty, które są w tym równie dobre. Złoża, dobra. Powinniśmy uważać na wypadek, gdyby zainteresowały się tym złożem. Zdałbym się trenerów odwiedzić, bo mam już trochę 9 punktów. Co ja w ogóle mogę ewentualnie? Chciałam grupę dodać. Ale jeszcze brakuje mi inteligencji. Jest sporo. I co my mamy jeszcze dobrego? Walka? Nie. Broń dystansowa. Przydatne. Parowanie nie, zabójca mutantów. Mutantami. Chociaż, czy ja wiem? Dobra, mniejsza. Zapiszmy sobie i będziemy szli. Ale to może poza odcinkami mniej więcej sobie ten pójdę, popatrzę, co się mogę wyuczyć u trenerów. Ktoś tu chodził. Gdzie to poszło? Aha, w drugą stronę, co? O, łupieżca się znalazł.
O kurde, plecki. Ała. Co oni tu mają takie zielone? Ciekawi mnie to. Czego oni używają? Nie mam zielonego pojęcia. Wszyscy kurde zezłomowani są. No okej, tu coś mam, ale przechodziłam tędy, wydaje mi się. Musi być gdzieś tu. Czuję Eleks ukryty w ziemi. W takim razie co teraz robimy? Kopiemy. Zacznę medytować. Poczekaj tam, muszę być sama. Gdzie mam poczekać? Czekaj, tam jest ten! Panty do pomacania. Co ty robisz? Jakieś takie ci się para unosi, jakieś takie dymki. Tak, zaraz wszystkich przyzwiesz do tego lokacji. Ja sobie roślinki pozbieram. Coś innego mogę robić. Już skończyłaś. Halo, śpisz ty tam przy tym, czy co? Nie, raczej nic tu nie ma. Długo ci to zajmie, kobieto? Komunikuję się... Co ty z Eleksem rozmawiasz? Jejku. Jest, raczej nie ma. No już, come on, kończę twój. No. Już. Dokładnie tego się obawiałam. Co? To nie brzmi dobrze. Podejrzewałam, że tak będzie. Dlatego tu przyszłam. Z pewnością uznasz mnie za wariatkę. Eleks ze mną rozmawia. Zupełnie jakby był nie substancją, a bytem. To coś najwyraźniej chce czegoś ode mnie. Od wszystkich na tej planecie. Eleks do ciebie mówi? Wiem, jak to brzmi, ale to prawda. No właśnie tak to brzmi. Jakim cudem minerał może czegoś od ciebie chcieć? Jak może mówić do ciebie? To jeden z powodów, dla których musiałam opuścić Goliet. Czułam, jak Eleks mnie nawołuje. Początkowo sądziłam, że to z powodu many, którą mnie karmili. Ale to nie tak. Chcesz kontynuować? Obiecałeś mi pomóc. Mieliśmy no, umowę. Tak, no. Teraz, kiedy już wiesz, jak szalona jest moja teoria, możesz chcieć się wycofać. Jak się czujesz? Jak się czujesz? W porządku. Załóżmy, że ci wierzę. Co konkretnie usłyszałaś? Nie jestem pewna. To nie były słowa, raczej coś na kształt świadomej energii ukierunkowanej ku jakiemuś dążeniu. Niestety bardzo ulotne. Trudne do wychwycenia. Muszę znaleźć większe złoże. Być może wtedy uda mi się zrozumieć ten przekaz. Dobrze. Co robimy? Idziemy zapalować na Eleks. Najpierw jednak muszę wrócić do domu. Musimy dostać się do Edanu. Do jednego z wszechserc. Tego, które znajduje się na południe od obserwatorium. W samym środku Edanu. Chcę porównać, czy to, co przed chwilą wyczuwałam, to to samo, co czułam, kiedy byłam w pobliżu dużych pokładów Manę w Edanie. Mówiłaś, że coś wyczuwałaś. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Muszę się upewnić. Udowodnić sobie, że nie zwariowałam. Nie rozumiesz, jakie to ważne? Co to może oznaczać dla nas wszystkich? Idź. Spotkamy się na miejscu, jak tylko będę mógł. Dobrze. Do zobaczenia w Edanie. No, raczej chciałabym jak najszybciej iść dalej. Dobra. Aha, ta tarcza Kalana. Pójdziemy sobie ją zarąbać. Tylko gdzie jest ten? Katedra. Halo, ktoś, gdzie jest katedra, zbrojmistrz? Nie, to mam. Gdzieś to na ścianie wisi. Teleport jest do katedry.
Domyślmy się, że katedra jest za nami. Dobrze widziałam? Katedra, tak. Katedra, to coś będzie katedra. To. Ponoć na ścianie ta tarcza wisi. Zobaczymy, czy warto ją zarąbać. Tylko gdzie? Gdzieś u góry pewnie. U kogoś. U kogoś ważnego. Zobaczę. Popatrzymy. Tylko to będzie taka typowo, wiecie, tarcza. Taka, gdzie ona jest. Zobaczę. Co będę widzieć. No, odsuń się, tu jest... Aha. Kto tu nóż zostawił? Eliksir zabroniony. Ale gdzie wy macie tą tarczę? Bo ja nie mam kuźwa zielonego pojęcia. Halo? Tym moim cheaterskim... Aha, tam wisi, okej. Okay. Jest, widzę. Ale chyba tu nikogo nie ma. Zapiszę sobie. O tą tarczę chodzi. A, żegnam, dzięki za tarczę. Ja nic nie robię, tylko schodzę, ała. No. No dobra, no. Jaka ta tarcza jest? Może wyjdę sobie i zerkniemy sobie. Co ja mam, jaką ja mam tarczę? Zacznijmy od tego. Ja mieć tarczę... ona ma odporności na porażenia, obrażenia 15. Na truciznę ma. Budowa potrzebuje 60. Mech. I tyle w temacie. Dobra. No i co? Mogę już tam gdzieś się udać? Tam gdzieś w któreś miejsce? Co to jest? Kaja tu jest. Dobra. Mały obóz. Zobaczymy jeszcze. Spotkamy się z Kają może. A, to jest ten obóz. Mam jakieś mięsko? Bo tak, wiecie, może bym jakieś mięsko zaczęła jeść. Smażone mięso. No, troszkę się uzbierało. Krwisty burger. Jedzonko. Pod szósteczkę. O, teraz widzę wszystko, co gdzieś tam zapomniałam podnieść. O, a może bym cyklopa ubiła? Trola? Nie, to jest troll. To nie jest cyklop. No chodź. Jesteś skeks. A, raptor. Ała. Dobra, jak ten... troll. Ale troll, czy czegoś ty tam... pilnujesz? O, tak mi przykro, troll. No, trafiłeś. Zaś trafił jakimś cudem. Nie wiem jakim, ale no, niech im będzie. Spoko, ja się tam zaraz położę, prześpię się. Nic się złego nie dzieje. Jeszcze ktoś? Nie, wszystko. I oczywiście zaraz też się dowiemy, czy czegoś tu pilnował ten cały troll. Bo będziemy widzieć... Coś tam jest, jakiś łuk widzę. Zobaczmy. Jakiś lepszy, czy to widmowy cień, czy jak to się nazywa, był lepszy. Żeli śleczny, ale nie. Grzybki miał. Dobra. Ostatnio strzał mam bardzo łuk bojowy. No taki marny chyba, ten łuk bojowy. Jak on to wygląda? No lepszy niż ten zwykły ogrodnika, ale gorszy niż ten taki.
Jedz. Jeszcze ewentualnie coś jakieś, ale to jest jakieś surowe mięso. Wiecie, doświadczenie przyda się. Dobra, idziemy tam do Kai, bo żeby to jest tak ponadprogramowo, żeśmy to zrobili. To było ponadprogramowo zrobione. Control. Coś po drodze nas jeszcze czeka. Mogłoby też roślinki, wiecie, podświetlać, ale to wiecie, te roślinki to nieważne są, ważne są zwykłe przedmioty normalne. O, jakieś biedne stworzonka. Sobie chodzą. Nawet nie warto bić. Tak trochę mi się wydaje. Dobra, zostawiam roślinki, zostawiam stworki małe. Biegnijmy może tam do tej Kai w końcu. Jest raptor, co? Aha, tak. Przywódca stada. Gdzie on ma to stado? Nie ma stada. A, wiem nawet gdzie jesteśmy. Początek gry się kłania nam. No, tu żeśmy zaczynali. Tam żeśmy... Ponoć warto tam wrócić, tam na górze coś było. A, ona tu jest. Dobra. Okej. Jak tam ten poziom? Powinien być 27. Neutralny poziom. Hej, tutaj jesteś. No wow. Wszystko w porządku? Wyglądasz... Tak, wiem. Czuję się okropnie. To spotkanie z Eleksem w Abessie sporo mnie kosztowało. Czuję się, jakby to coś przyglądało się mojemu wnętrzu. Jakby wypełniał mnie chłód. Chłód? To wygląda na działanie Eleksu. Pamiętasz to? Z czasów, kiedy go brałeś, prawda? Czułam się podobnie, zażywając manę. Nie wyobrażam sobie, co mógł z tobą zrobić nietransmutowany Eleks. Potrzebuję go. Potrzebuję manę. Myślałem, że chcesz się dostać do Serca Świata. Kłamałam. Chcę. Skoro już tu jesteś, możemy iść razem. No dobra. Do dzieła. W drogę. Szanuję cię. No, takie zwykłe robaczki tu chodzą. Coś tu nie gra. Co? Wszechserce powinni ochraniać strażnicy. No właśnie. Chyba nie ma nikogo w domu. Lepiej przygotować się do walki. A, spoko. Coś zabiło tutejsze straże. Może to mutanty. Mana nęci je podobnie jak Eleks. Dobra. Pobawimy się z stworkami. No tylko właśnie, nie ma żadnych tych. Że nikt nie ochrania tego miejsca. No Kai, ty wiesz, ty co? No, coś większego tam. Jejku. Tam coś większego chodzi. Akurat coś dla mnie. No pokaż się, potworzaku. Wszechserce. Mam nadzieję, że kiedyś na całym nadal. Ogrodnik. No chodź. Chodź, brzydak. O Jezu, gdzie ja wlazłem. Tak. Aha.
No, fajnie. Tylko śmierć. Nie mogę teraz zrezygnować. Zostaw mnie samą. Potrzebuję ciszy. Dobra, tylko pozbieram wszystko dookoła. Aha, dobra. Gdzie jest ten? Mana tu leży, nie potrzebujesz mana? Mana. Obraziłabyś się, jakbym położyła się spać? Już? Wyczuwam go. Poczekaj chwilę, proszę. Potrzebuję many i to szybko. Jeśli jej nie dostanę, mogę stracić... Dobra, zbieram mana. To niesamowite. Słyszę tu coś. O wiele wyraźniej niż wcześniej. Co słyszysz? Alex. On żyje. Nieważne, jak go zmieniamy, jak jest przetwarzany, transmutowany, to bez znaczenia. Wciąż mówi tym samym głosem. Możemy zmieniać jego zachowanie, ale nie jesteśmy w stanie zakłócić jego integralności. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie jego formy są połączone, a ich przemiana to proces odwracalny. Alex jest w stanie wrócić do swojej naturalnej postaci. Mana może zmienić się w czysty Alex? To prawdopodobne. Nikt jednak nie wie, jak to zrobić. Nawet Albowie. Czy to zbliża cię do zrozumienia, co to wszystko znaczy? Tak. Potrzebuję jednak więcej informacji. To, że Alex żyje i posiada świadomość zbiorczą, to zaledwie początek. Musimy się dowiedzieć, czego od nas chce. Sprawdzić, kto tu kogo zmienia. My jego, czy on nas. Halo, żyjak? Jak halo, żyjak. Zmieniać? Nie mogę uwierzyć, że mnie o to pytasz. No, halo. Ty? Przecież wiesz, w jaki sposób Alex odmienia albów. Widzisz, co się stało z przyrodą Magalana. Musimy znaleźć kolejne złoża. Najlepiej te pierwotne, pochodzące jeszcze z czasów uderzenia komety. Ruszajmy. Dam ci znać, jeśli coś wyczuję. Dobra. Kończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Czy mamy jakieś docelowe miejsce, gdzie mamy się ubrać teraz? Tak. Do Kaldrima? Kaldrim, dawno żeśmy się nie widzieli. 100 lat za murzynami. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Alex. Dzięki, cześć.